Sektorowa Rada do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego to jest silna reprezentacja sektora finansowego skupiona wokół rozwoju ludzi sektora. Może dzisiaj, tu i teraz potrzebujemy kultury umiaru. Panie profesorze, jak odnaleźć drogę we współczesnym świecie? Trwa lot ćmy do ognia. No i to jest związane z tradycyjnym modelem wzrostu, że lepiej oznacza coraz więcej. Utwórzmy lobby, które będzie się opowiadało za i działało na rzecz autentycznie wielowątkowo zrównoważonego, długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczo-ekologicznego. Czas malowania trawy mamy za sobą. Ostatnie 3 dekady to jest ponad 10-krotny wzrost regulacji dotyczących zmian klimatu i obowiązków w tym zakresie. To ogromna presja konsumencka. Inwestorzy instytucjonalni zdają sobie sprawę, iż ta przyszłość będzie bardzo uzależniona od kwestii ESG. Młodsze pokolenia dużo chętniej sięgają po produkty, które mają w sobie ESG. Chodzi o to, żeby te środki zainwestowane właśnie służyły społeczeństwu, środowisku i jeszcze innym interesariuszom. Dla nas to ESG też jest bardzo istotne, dlatego że ona mówi, stawiamy człowieka i potrzebę człowieka w centrum uwagi. 2 na 4 przedstawicieli pokolenia X, Y wolałoby być bezrobotnymi niż tkwić w nielubianej pracy. Mówimy do pracodawców i do menadżerów, zakochaj się w człowieku, który jest twoim pracownikiem. Czy instytucje finansowe potrzebują buntowników? Ja się zgadzam, że bardzo. To, co młode pokolenie wnosi, to jest ta umiejętność kwestionowania zastałych rzeczy. Młodzi ludzie, chciałabym, żeby zostali z takim przekonaniem, jakimś cudem ma mój syn, który ma 11 lat. Mówi o tym, że on chciałby pracować w banku, bo w banku można robić wszystko. I to jest prawda. Banki są takimi korporacjami, w których mamy przegląd wszystkich rodzajów pracy z rynku. Mamy matematyków, mamy nawet fizyków. Osoby z IT, od modeli, menedżerów. Potrzebujemy nowej umowy społecznej, nowej umowy dotyczącej relacji pracownik-pracodawca. Więcej mówienia why, tłumaczenia dlaczego, tego sensu. Dużo szacunku wzajemnego i partnerstwo, i słuchanie siebie nawzajem. Zapraszamy do sektora i zostańcie w nim, a my bierzemy sobie do serca też cierpliwość, szacunek, otwartość. Dlaczego 30%? No bo teorie naukowe mówią, iż jest to taki umowny próg, kiedy mniejszość, pozostając oczywiście cały czas mniejszością, zaczyna mieć wpływ na decyzje i działania podejmowane przez większość. Powinniśmy przede wszystkim mówić o społecznym wymiarze i społecznej stracie, która wiąże się z brakiem różnorodności. Jeśli zabierzemy jakąś część tego kapitału, który się wiąże z różnorodnością, no to siłą rzeczy my będziemy ubożsi i nasze społeczeństwa będą gorsze. Trzeba walczyć z tymi uprzedzeniami i przesądami. Odwrotnością różnorodności jest wykluczenie. Niezwykle istotne jest to, jaki przykład dają liderzy organizacji biznesowych. Jest gigantyczna rola szefów, akcjonariuszy, gigantyczna rola rad nadzorczych. Dla nas bardzo ważne jest otrzymać pewne rady dotyczące zbliżenia naszego systemu do systemu bankowego Unii Europejskiej. Sam fakt tego, że dzisiaj omawiamy te kwestie o naszych współdziałaniach w tak trudnym czasie dla nas, to jest też dla nas bardzo cenne i bardzo dziękujemy za to. Myślę, że dzisiaj staliśmy się, mam nadzieję, taką nową społecznością, która będzie budować kulturę umiaru, kulturę różnorodności i inkluzywności i kulturę zaufania. Chcemy, powinniśmy budować zrównoważone środowisko pracy w sektorze finansowym, środowisko, które będzie w pełni E, i S, i G. A dlaczego? Bo jak to dzisiaj wybrzmiało wiele razy, sektor finansowy to ludzie. Ludzie, którzy razem chcą tworzyć lepszy świat.